Ale przystępujemy do głosowania. To jest projekt uchwały do druku nr 16, to jest projekt zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa nadanie innego typu ustawy następy płatnego parkowania technicznego Starego Podgórza i Zabłocie. Przeczytam, bo to sprawa jest dosyć ważna. Już przeszło. Co przeszło? Wielokrotnie, tak, już pod nieobecność Pani Przewodniczącej pozwolę sobie przeczytać. Wielokrotnie przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza na terenie Starego Podgórza składają Radę Dzielnicy 13 mającej na wzorze dobro mieszkańców do ponownego ponowienia wniosku do prezydenta miasta Krakowa na zadanie innego typu ustanowienia strefy płatnego parkowania typu C na obszarze Starego Podgórza i Zabłocie. Strefa ta przyczyniłaby się do znaczącego zmniejszenia zanieczyszczenia pyłowych i dwutlenku azotu emitowanego przez prezes samochodów. Jest dość bogate uzasadnienie. Myślę, że to uzasadnienie każdy może, bo macie go w tekście przeczytać. Głównie chodzi, proszę Państwa, o to, że jutro mamy sesję Rady Miasta, jest pierwsze czytanie dotyczące stref. I ostatnio na Komisji Infrastruktury m.in. rozmawiałem się z przewodniczącym dzielnicy 7 i podobnie dzielnicy 2. Jutro rano będę chciał złożyć tą uchwałę, dokładnie mówię 3 uchwały, bo to już jest trzecia uchwała z rzędu nasza dotyczącego strefy płatnego parkowania. Można mieć różne odczucia na temat budowy parkingu czy strefy, nie ma rozwiązań uniwersalnych, niemniej jednak, żeby dało się funkcjonować w Podgórzu. I myślę też, że pewne zrozumienie przedsiębiorców, bo padło wczoraj na komisji taka dyskusja, że tak jak zapomniałem, że nas wybierają mieszkańcy, ale to nie jest przeciwko przedsiębiorcom. Dlatego, że jeśli przedsiębiorcy zaczynają dbać, żeby było za darmo parkowanie, żeby oni i jego pracownicy zaparkowali blisko miejsca pracy, czy miejsca prowadzenia działalności, nie dbając o to, czy potencjalni klienci, czy klienci dojadą. Klienci jak nie mają gdzie się zatrzymać, po prostu idą dalej. I bazując wyłącznie na osobach, które przyjeżdżają komunikacją zbiorową, powodujemy to, że część Podgórza ze względów handlowych umiera, bo nie ma gdzie się po prostu zatrzymać. I zapłacenie, proszę Państwa, 2 zł, ile? 3 zł za godzinę jest. Nie stanowi, proszę Państwa, tym bardziej, że można to dzielić, bo zakładają, że się drobno zakupy czy część Podgórzu, to jest parę złotych. Następnym zespołem byliśmy na komisji tejże, o której mówimy, bo kolega Jacek był, zapłaciliśmy u Franciszkanów, o ile? Ja zapłaciłem 12, Jacek chyba 16 zł. 18. Bo 6 zł kosztuje godzina. I to jest odpowiedź na temat parkingu. Natomiast dzisiejsze przesłanie tak jest, ale byśmy się spóźnili. Albo bylibyśmy zapożądało, to trzeba zapłacić. Tak jest. No. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli powstanie strefa płatnego parkowania, jeśli powstanie parking, droga Krysiu, na ulicy Zamyskiego w przyszłym roku, to opłaty, znaczy na Koronie, to opłaty na parkingu będą takie same jak strefy. Co by oznaczało, że no, mogłoby się na tyle zróżnić, żeby można było skorzystać ze sklepów, z instytucji widocznej na tym Podgórzu, żeby nie trzeba było drożdży. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Tak, muszę jeszcze bardzo ważną rzecz, którą zapomniał Pan Przewodniczący dopowiedzieć, że Korona, która protestuje oczywiście przeciwko parkingowi, dokonała ustawy, o czym się nie mówi, że 25 miejsc otrzymuje do korzystania dla siebie, biorąc z tego pożytek. Oczywiście, czyli będą dokładnie 20 miejsc sprzedawać, niezależnie od swoich, że tak powiem, co? A tu nawet tak. Dziękuję Panie za... Ja bardziej w kwestii tej korony, bo nie tak dawno opiniowaliśmy, też szatę rozwiązano, że powinniśmy im dać zgodę na prowadzenie kasyna dla dobra klubu, dla dobra sportu. W ogóle będzie wszyscy będą mieli same plusy. Natomiast myślę, że to działanie korony pokazuje jednoznacznie, że koronę za przeproszeniem nie interesuje nikt i nic poza ich własnym interesem. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Są jakieś poprawki? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku numer 16 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa nadanie pilnego trybu ustanowienia statusu płatnego parkowania w Podgórze na obszarze Starego Podgórza? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w druku nr 16.